5 maja, wtorek, grześki poranek, idealny na spacer lub przejażdżkę rowerową. Rowery miejskie z 40 stacji w Opolu, które umilały i często ułatwiały mieszkańcom życie, od kilku tygodni stoją objęte zakazem korzystania z nich. Od 6 maja miasto planuje ponowne wdrożenie ich do użytku. Przypomnijmy, operator spółka GeoVelo Opole udostępnia rowery poprzez specjalną aplikację lub ręczne wprowadzenie kodu. W tym tygodniu również część sportowych obiektów miejskich rozpoczyna swoją działalność. Centrum sportu, stadion lekkoatletyczny czy kluby Orlika. To jakiś etap, kolejny etap powrotu do normalności. Ten powrót do normalności zabranej przez koronawirusa nie będzie szybki, ale ważne, że już się rozpoczął.